Boże Wszechmogący, dziękujemy Ci za to, że przez wieki otaczałeś nas swoją przemożną opieką. Dziękujemy Ci za to, że ojców naszych wyprowadziłeś z rąk ciemiężców i nieprzyjaciół. Tych, którzy niegdyś polegli w obronie wolności narodu i wiary, wprowadź do Ojczyzny Wiecznej. Tych, którzy teraz o to zabiegają, prowadź światłem Ducha swego. Boże Ojcze nasz i opiekunie, błogosław Ojczyźnie naszej. Dodaj nam mocy i łaski, abyśmy wspierali ją modlitwą i pracą i zdolni byli do wszelkiej poświęceń. Spraw, aby w Polsce, Ojczyźnie naszej, panowały sprawiedliwość, miłość i społeczne szczęście. Wspomagaj nasz naród w Polsce i na całym świecie we wszelkich jego trudnych sprawach obecnego czasu. Bądź przy nim. Prosimy Cię, Boże, napełnij nas mocą Ducha Twojego. Uspokój serca, dodaj ufności w Twą miłość, oświeć zaćmione umysły wszystkich naszych braci. Wzbudź w narodzie naszym chęć do cierpliwej walki o zachowanie wolności i wartości. Spraw, byśmy stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną solidarnością w służbie Twojego krzyża zachować Twe królestwo w naszym narodzie, jak za czasów świętego Stanisława i wszystkich naszych ojców. Maryjo Panno Wierna, Matko Kościoła i Królowo Polski, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie i masz w opiece cały nasz naród. Dopomóż nam pozostać wiernymi Chrystusowi i Ojczyźnie. Amen. Kochani, zachęcam, abyśmy dziś w komentarzach wpisywali imiona naszych bliskich w Polsce, za których chcemy się dzisiaj tu szczególnie pomodlić. Można wpisać imiona tych, którzy w Polsce mieszkają, żyją, za którymi tęsknimy, o których teraz szczególnie myślimy. Proszę, abyśmy objęli ich naszą modlitwą. Dziś taką wstawienniczą modlitwą z Ameryki, za naszą ojczyznę, za naszych bliskich, za nasze rodziny, za naszych przyjaciół w Polsce. Zapraszam, aby wpisywać imiona naszych bliskich w komentarzach. Pomnij, Panie, na lud Twój w Polsce zamieszkały, na Twój Kościół. Wybaw go od wszelkiej złośliwości i doprowadź go w miłości do Twych bram wieczności. Złącz, o Panie, miłujących Ciebie. Połącz w jedną drogę wiele dróg. Wszak jedna miłość wiedzie nas, a Bogiem wszystkich Trójjedyny Bóg. Boże mocny, Boże cudów, co dla szczęścia wszystkich ludów dobroć, moc i łaskę masz. Ześlij nam Twoje święte zmiłowanie. Oddal waśnie głód, zarazę wojny. Niech w Polsce zło zanika, a przemienia się w dobro. Wyniszcz złe rady, wykorzeń zdrady. Zespól miłością zwaśnionych. Niech z miłości Twojej słynie cały polski naród. Przeżegnaj nasze domy, prace, trudy. Niechaj w domach polskich mieszka święta zgoda. Niech je omija wszelkie zło. O Panie, uczyń z nas narzędzie Twojego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedność tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje mrok.
radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abyśmy potrafili nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać. Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć. Nie tyle szukać miłości, co miłować. Prosimy, dodawaj nam sił nieustannie, abyśmy dźwignęli świat ku Tobie. Nasza praca niech będzie miłością. Czyny wielkie i czyny najmniejsze, aby zło dobrem zwyciężać, a co dobre przemieniać na lepsze. Ucz nas szukać Twojej woli w każdej sprawie. Jak bliźnim służyć, naucz, jak miłością, prawdą żyć. Pójdźcie do Jezusa, do niebios bram. W Nim tylko szukaj pociechy tam. On Cię napoi krwią swoich ran. On Ojciec Cię błaga lud. Słuchaj, uczyń z nami cud. Przemień, o Jezu, smutny ten czas. O Jezu, pociesz nas, że z nami jesteś, pozwól to czuć. Nadzieję naszą omdlałą wzbudź. Daj przetrwać mężnie próby ziemskich czas. O Jezu, pociesz nas. Słuchaj, Jezu, jak Cię błaga lud. Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud. Przemień, o Jezu, czas. O Jezu, pociesz nas. Panie Jezu, przepraszamy Cię za wszystkie grzechy i niewierności w historii naszego kraju, w naszym narodzie, w Polsce i na całym świecie. Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za nasze niewierności względem Twojej miłości do naszego narodu. Przepraszamy Cię za nasze niewierności względem Twojego miłosierdzia, które raczyłeś objawić i przypomnieć na ziemiach polskich. Przepraszamy za znieważanie Twojego świętego imienia, za opuszczanie niedzielnych i świątecznych mszy, za wszelkie cierpienia w rodzinach. Przepraszamy za grzechy pijaństwa. Przepraszamy za gniewy, przekleństwa, złorzeczenia. Przepraszamy za wszelkie zbrodnie i kradzieże. Przepraszamy za niszczenie własnego zdrowia, za wszelkie nałogi. Przepraszamy za wszelkie zdrady małżeńskie, za marnowanie środków. Przepraszamy za tych, którzy zachęcają i przymuszają do zła. Przepraszamy za krzywdy wyrządzone dzieciom,
Przepraszamy za wszystkie grzechy. Panie, przyjmij naszą modlitwę, nasze przepraszanie Ciebie, Twojego majestatu. Przyjmij, udziel nam swego przebaczenia i miłosierdzia i otaczaj nas swoją opieką. Panie, przebacz nam, Ojcze, zapomnij nam nasze winy, przywołaj, kiedy zbłądzimy. Ojcze, zapomnij nam nasze winy, przywołaj, kiedy zbłądzimy. Ojcze, zapomnij nam. Panie, przyjmij nas. Ojcze, przygarnij nas. Niech swej ojcowskiej miłości ku naszej schyl się słabości. Ojcze, przygarnij nas. Niech swej ojcowskiej miłości ku naszej schyl się słabości. Ojcze, przygarnij nas. Pomódlmy się za naszą ojczyznę słowami wielkiego Polaka, księdza Piotra Skargi. Boże, rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła imieniowi Twojemu, a Syny Twoje wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący Wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem swoje sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Boże, coś boskie przez tak liczne wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały, coś ją osłaniał tarczą swej opieki od nieszczęść, które przygnębić ją miały. Przed Twe ołtarze zanoś im błaganie, wolno, pobłogosław Panie. Przed Twe ołtarze
ojczyznę wolną, pobłogosław Panie. Boże Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twoją opiekę i błogosławieństwo nad naszą ojczyzną i narodem naszym. Dziękujemy Ci za Twoją obecność w historii naszego narodu i kraju przez wszystkie wieki. Dziękujemy Ci za to, że tyle razy wyprowadzałeś naród nasz z rąk ciemiężców i nieprzyjaciół. Dziękujemy Ci za każdego Polaka i Polkę w Polsce i na całym świecie, za język polski, za wszelkie modlitwy w naszym języku, za naszą narodową tożsamość, historię i tradycję. Dziękujemy Ci, Panie, za polski dom i polską rodzinę, za nasze babcie i dziadków, którzy modlitw nas uczyli. Dziękujemy Ci, Panie, za naszą polską tradycję i miłość do niepokalanej Matki, która była i jest królową naszą i patronką, Bogu Rodzicą, Dziewicą, Bogiem sławioną Maryją. Dziękujemy Ci, Panie, za nasz dom, polski dom, który, mimo że nie mieszkamy teraz wielu z nas w kraju, jest polskim domem. Dziękujemy Ci za Kościół w Polsce, za wszystkie polskie parafie. Dziękujemy Ci, Panie, za parafię świętego Michała Archanioła w Bridgeport, za parafię świętego Michała Archanioła w Derby, za parafię imienia świętego w Stanford, za wszystkie polskie parafie tu w okolicach i w naszych stanach, za wszystkich duszpasterzy i za tych, którzy troszczą się o to, aby język polski był uczony. Za nasze polskie szkoły, Panie, dziękujemy Ci, za wszystkich nauczycieli, za tych, którzy przekazują naszym dzieciom tu w Ameryce i na całym świecie polski język, tradycję, kulturę, pieśń i modlitwę. Panie, wspieraj nasz trud, naszą pracę, aby nasze polskie parafie polonijne były błogosławionym miejscem dla wszystkich rodaków tu w Ameryce i na całym świecie, wszędzie, gdzie one są. Panie, błogosław tym wszystkim, którzy modlą się teraz z nami w różnych stanach i prowincjach, w różnych krajach i na różnych kontynentach. Wszystkich, którzy przychodzą codziennie do nas, aby modlić teraz na żywo czy w retransmisjach, aby właśnie w tym języku, Panie, polskim języku, Ciebie uwielbiać. Dziękujemy Ci za wszystkich naszych braci i wszystkie siostry i za naszą ojczyznę, która jest naszym wspólnym dziedzictwem. Dziękujemy Ci, Panie, za naszych świętych, za tych, których nam dałeś. Prosimy Cię, niech będą oni jasnym drogowskazem dla nas i dla następnych pokoleń. Jak być Polakiem, jak kochać Ciebie, Panie, i być blisko Ciebie. Na wzór Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, Matki Miłosierdzia, Pani, która zawsze nas ochraniała i prowadziła. Prosimy Cię, Panie, za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Matki naszej i Królowej, za wstawiennictwem świętych patronów naszych, Wojciecha i Stanisława, siostry Faustyny i Maksymiliana, świętego Jana Pawła II, sługi Bożego kardynała Wyszyńskiego i wszystkich naszych wspomożycieli. Ochraniaj ojczyznę naszą, rodaków naszych, nas samych, od zasadzek nieprzyjaciela. Ochraniaj od wszelkiego zła. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego i za wstawiennictwem Najświętszej Panny, co jasnej broni Częstochowy. Amen. Kochani, złączmy wszystkie nasze modlitwy i intencje teraz w modlitwie różańcowej, której będziemy polecać naszych bliskich w Polsce. Szczególnie za nich chcemy się dziś pomodlić, łącząc się z naszym krajem, naszymi krajami, w których żyjemy. A wszystkie nasze intencje i modlitwy wysyłając dziś do ojczyzny naszej polskiej.
miłosiernie mu koronowanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Kochani, bardzo dziękujemy za modlitwę dziś tak ważną, za naszą ojczyznę. Jutro zapraszamy na Eucharystię o godzinie 4, czyli będzie tak 4 PM w języku angielskim, msza święta wigilijna i modlitwy wieczorne jutro o 9. Także zapraszamy. Mówiliśmy o języku polskim, teraz na Dzień Matki pojawi się już niedługo przepiękny film, bardzo wzruszający, bardzo taki, no nasz, po prostu nasz, określę to tak. Nasze dzieci w parafii Bridgeport nagrały piękny film. Nasi mali artyści. Nasi mali artyści nagrali piękny film na Dzień Matki, dla Matki Maryi. Także kochani, to będzie piękne przeżycie. Ten film już jest gotowy, niecierpliwie czeka na opublikowanie. Ku radości nas wszystkich, proboszcza szczególnie. Jestem dumny z naszych najmłodszych parafian, jak pięknie właśnie w polskim języku. Nasza przyszłość parafii w Bridgeport, ale też i przyszłość w ogóle tutaj polskości w Ameryce, Polonii. Dlatego w każdej parafii polonijnej dzieci to przyszłość, w ogóle wszędzie, ale patrzymy z wielką nadzieją na nasze dzieci, które tak pięknie właśnie w języku polskim, tu wychowane, a jednak w języku polskim, Matkę Najświętszą chwalą. Zatem czekamy, już niedługo pojawi się ten film.
Z wielką radością bardzo dziękuję za przygotowanie. Pojawi się również w niedzielę drugi film, już dorosłych. Też bardzo piękny, na cześć Matki Najświętszej, a to już dalsza historia, opowiemy. Zanim zaśpiewamy apel jasnogórski, chciałbym pozdrowić szczególnie panią Wandę z rodziną z prowincji Alberta. To już kolejna prowincja kanadyjska, która nas słucha. Wczoraj pozdrawialiśmy British Columbia, to ostatnia, najbardziej na zachodzie położona prowincja kanadyjska, kolejna. Alberta dzisiaj się tutaj zameldowała u mnie bardzo serdecznie. Panią Wandę witamy. Pozdrawiamy i witamy w naszej wspólnocie z całą rodziną. To jest piękna prowincja. Zapraszamy do Bridgeport. Zapraszamy do Bridgeport, tak. To jest piękna prowincja Alberta. Wiemy, góry skaliste, Rocky Mountains, także wszystkie nasze... Był ojciec dzisiaj... proboszcz? Tak, ojciec proboszcz tam był, więc wierzę bardzo pięknie. I kochani, na zakończenie dnia pomódlmy się, modliliśmy się za Polskę dzisiaj, pomódlmy się teraz za siebie nawzajem, za wszystkie stany, prowincje i miasta, i państwa, i kontynenty, za nas wszystkich tutaj, kochani, teraz. Pozdrówmy Matkę Najświętszą, a my życzymy wam, ksiądz Alan i ja, dobrej nocy, błogosławionej nocy. Do usłyszenia jutro. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam. Czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam. Czuwam.